Gua sha to masaż leczniczy od wieków stosowany w tradycyjnej medycynie Chin, Mongolii, Wietnamu i Indii. Swoją nazwę masaż gua sha wziął z języka chińskiego, gdzie gua oznacza skrobanie, a sha czerwoną wysypkę. Nazwa ta dość dobrze oddaje jego naturę. Masaż gua sha polega na pocieraniu, skrobaniu skóry przy pomocy specjalnych płytek, aż do momentu pojawienia się silnych zaczerwienień, podobnych do tych, które powstają w wyniku stawiania baniek. Masaż gua sha wykonuje się w celu pozbycia się infekcji, takich jak przeziębienie, które w tradycyjnej medycynie chińskiej znane są jako złapanie wiatru. W rozumieniu TCM wiatr jest patogenem, na który narażeni jesteśmy w zimne i wietrzne dni. Kiedy wiatr przeniknie do naszego organizmu, osłabia go, zaburzając jego wewnętrzną równowagę. Aby pozbyć się choroby, musimy pozbyć się wiatru z naszego ciała. Jednym ze sposobów na to jest właśnie masaż gua sha, którego wietnamskie określenie tłumaczy się właśnie jako zeskrobywanie wiatru. Z punktu widzenia medycyny zachodniej, intensywne pocieranie skóry we właściwych kierunkach pozwala usprawnić krążenie krwi i limfy w tkankach podskórnych i doprowadzić do usunięcia toksyn. Ponieważ zabieg powoduje rozszerzenie się naczyń krwionośnych, likwidację skrzepów oraz rozgrzanie i rozluźnienie mięśni, dlatego też z powodzeniem można stosować go w przypadku bólu mięśni. Masaż gua sha tradycyjnie wykonywany był przy pomocy zwierzęcych rogów. Obecnie jednak najpopularniejsze są płytki wykonane z jadeitu, zwanego w Chinach kamieniem młodości, które dzięki zaokrąglonym krawędziom mogą gładko poruszać się po skórze. Tańszą alternatywą dla jadeitu są płytki drewniane. Muszą one być jednak gładko wypolerowane, aby być w pełni bezpieczne. Rogi bawole wykorzystywane są w gua sha do dzisiaj. Wycina się z nich także płytki w różnych kształtach. Kształt płytki możemy dobrać do masowanego obszaru ciała. Płytki prostokątne pozwalają na szerokie pociągnięcia podczas masażu dużych powierzchni, np. pleców. Płytki trójkątne pozwalają także na wąskie pociągnięcia cieńszą końcówką. Przeróżne kształty płytek możemy dobierać do naszych potrzeb. Paluch przykładowo nadaje się do masażu uciskowego. Płytki w kształcie rybek świetnie sprawdzają się w masażu twarzy, pozwalając dotrzeć do wszelkich zakamarków. Istnieje pięć podstawowych technik masażu gua sha. Masaż szeroki, polegający na pociągnięciu boczną częścią krawędzi narzędzia po skórze. Masaż wąski, polegający na pociągnięciu wąską, zaokrągloną częścią narzędzia, np. czubkiem trójkątnej płytki. Masaż krążący, w którym wykonujemy koliste ruchy w stałych punktach, przechodząc płynnie od jednego do drugiego. Masaż wibracyjny, polegający na energicznym pocieraniu tam i z powrotem w jednym miejscu. Oraz masaż uciskowy, w którym zaokrąglonym końcem uciska się stały punkt od 5 do 10 sekund. Przed przystąpieniem do masażu należy natłuścić masowany obszar olejkiem. Może to być specjalny olejek do guasza lub rozgrzewająca maść tygrysia rozpuszczona w odrobinie oliwy kuchennej, ale w tym celu można użyć także zwykłego olejku do masażu. W masażu guasza bardziej od siły nacisku, która nie powinna być zbyt duża, aby nie nabawić się siniaków, ważny jest kierunek wykonywania masażu, tak aby przebiegał on wzdłuż meridianów, czyli linii energetycznych, które według TCM przebiegają przez nasze ciało. W terapii gua sha możemy wykorzystywać różne sekwencje masażu. Na bóle mięśni, bóle głowy i migreny możemy zastosować sekwencje szyi i barków. Na początku wykonujemy szerokie pociągnięcia w dół bocznej strony szyi od miejsca poniżej ucha. Następnie wykonujemy szerokie pociągnięcia wzdłuż mięśnia mostkowo-obojczykowego. W dalszej kolejności przechodzimy do tylnej strony szyi, zaczynając od wibracyjnego masażu wzdłuż dolnej krawędzi potylicy. Następnie wykonujemy szerokie pociągnięcia w dół tylnej strony szyi oraz szerokie pociągnięcia po mięśniu czworobocznym w górnej części pleców, zachowując przy tym regularne odstępy. W przypadku przeziębienia, kaszlu lub grypy możemy skorzystać z sekwencji klatki piersiowej, która pomoże w oddychaniu. Zaczynamy od górnego końca kości mostka, wykonując szerokie pociągnięcia ku dołowi. Następnie wykonujemy wąskie pociągnięcia w kierunku na zewnątrz, wzdłuż obojczyka i poniżej jego. Na koniec wykonujemy wąskie pociągnięcia wzdłuż przestrzeni międzyżebrowych w kierunku na zewnątrz od linii środkowej ciała. Wykonując masaż musimy pamiętać, że w jego trakcie będzie dochodziło do zaczerwienienia skóry, które może utrzymywać się nawet przez dłuższy czas.